Wijąca się, kamienista, górska ścieżka zaczyna powoli rozszerzać się po niemożliwie długiej wspinaczce. Wychodząc zza skalnego nawisu, twoim oczom ukazują się bramy niewielkiej, acz warownej osady. Jej mury wykute są w żywej skale stoku. Kolejne tarasy spadają kaskadami ku dolinie wypełnionej szmerem lazurowej rzeki. Tam, na niższych, nieobwarowanych stokach, w lato uprawiano by herbatę i ryż, wypasano nieliczne zwierzęta. Lecz teraz tarasy spały pod kołdrą z ciężkiego śniegu. Bystrzy strażnicy otwierają przed tobą bramę, spodziewali się gościa. Prowadzą cię przestronnymi uliczkami wśród kamiennych pagod ku drewnianej konstrukcji wzniesionej za wioską, nieco poniżej fortyfikacji. Gęste, ciężkie kłęby pary wypełniły powietrze, roztapiając śnieżne czapy. Skądś rozchodziły się dźwięki liry i fletu. Ah! Rozpoznajesz głos swojego, pożal się Boże, przewodnika. Elf siedzi rozwalony w jednym z gorących źródeł. Popija herbatę i delektuje się dźwiękami muzyki. Dajesz mu o sobie znać chrząknięciem. A, to ty! Mieliśmy się tu spotkać kawał czasu temu. Ile to? Z 2-3 miesiące? Więcej? Co się z tobą działo? Mówisz, że zapomniałem wskazać ci drogę po tym, jak wyruszyliśmy ze Styrii, a potem zniknąłem. No, jest szansa, że tak było, ale nic złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz w sezonie zimowym będziemy mogli wziąć udział w Laryjskim Nowym Roku. Tańce, loterie, wróżby, rytualne pojedynki. Mówię ci, to będzie nawet lepsze, niż gdybyśmy byli tutaj o czasie, a poza tym... Twój przewodnik płynnie ominął przyznanie winy i pogrążył się w snuciu planów na nadchodzący festiwal. Zaś ty robisz sobie mentalną notkę, by zacząć go dwukrotnie sprawdzać. Nie zamierzasz bowiem spędzić następnych miesięcy tułając się po kraju, gdzie nie bardzo przepadają za nieznajomymi. Przynajmniej woda w gorących źródłach jest tym milsza, im chłodniej jest na zewnątrz. Witaj w kolejnej odsłonie podróży z Elidisem. Ja jestem oczywiście Elidis, tudzież Sowa, i dziś udamy się na tę z dawna odkładaną wycieczkę. Ja wiem, że miałem was oprowadzić Polaro już dawno, dawno temu. Jednak lepiej późno niż później, co nie? A opowieść niczym dobre wino lubi czasem dojrzeć. Cześć, tutaj edytujący Elidis, a Editis. Proszę, nie używajcie tego. Nigdy. W każdym razie chciałem was ostrzec, że ten filmik jest najprawdopodobniej przeklęty, ponieważ przy próbie eksportu wywalił mi się jakieś 3 czy 4 razy, więc jeżeli wasz komputer zacznie wyrzucać wam blue screeny albo żądać okupu za życie waszej siostry, nawet jeśli nie macie siostry, to wiecie już, dlaczego to się stało i generalnie oglądacie na własną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że filmik będzie wart RAMu, który bez powrotu najpewniej utraciła moja karta graficzna. Miłego. Zatem bez dalszych wstępów zacznijmy naszą werbalną podróż. Laro to kraj zamieszkały przez elfy o tym samym mianie, Laryjczyków. Jest to jedno z trzech wielkich elfich plemion naszego świata i obok Aentil oraz Talsoi stanowią jedno z najstarszych wciąż istniejących państw w naszym świecie. Jest to kultura inspirowana feudalną Japonią oraz plemionami Maorysów, zatem dwiema bardzo silnymi kulturami wojowników ceniącymi sobie honor i waleczność. Laryjczycy zamieszkują łańcuch gór Larionu, ciągnący się od południa Ofiru aż na zapołudnie i wyznaczający wschodnią granicę znanego świata. Jest to trudny, niedostępny teren, gdzie niewiele jest ziemi zdatnej pod uprawę, lecz jest to też teren niezwykle obronny, co na przestrzeni tysiącleci zachęciło Laryjczyków do izolacjonizmu. Nie znaczy to jednak, że nie mieli żadnego wpływu na bieg historii, wręcz przeciwnie. Najstarsze dzieje Laro, jak innych elf ich narodów, giną w pomroce dziejów, przenikają się z legendą i mitem. Istnieje jednak pewien ciąg wydarzeń, co do których jesteśmy pewni. Wydarzeń, które ukształtowały Laro, jakim jest dzisiaj. Konkretnie jest to wojna, która miała miejsce przynajmniej 6000 lat temu, jeśli nie wcześniej.
Konflikt ten miał miejsce między elfami Laro a elfami Felnoru, dziś zatopionego archipelagu położonego na Dalekim Zachodzie. Wrogość była odpowiedzią na akt świętokradztwa, jakiego dopuścił się poseł Felnoru, zanurzając swe ciało w świętym źródle, które wedle legendy dało życie pierwszym Larejczykom. Konflikt miał mieć apokaliptyczne rozmiary i być toczonym głównie za pomocą magii i błyskawicznych ataków przez portale otwierane między górami Laro i wyspami Felnor. Lecz możemy jedynie spekulować, jakie były szczegóły. Pewne jest natomiast, że owa wojna nie szła po myśli Larejczyków. Górskie elfy były niezwykle sprawnymi wojownikami, być może najlepszymi na świecie. Jednak magia Felnoru przewyższała ich o tysiąclecia. Całość pogarszała plemienna struktura Larejczyków, którym często brakowało jednomyślności, by wykorzystać momenty przewagi. By rozwiązać obydwa problemy naraz, elfy postanowiły stworzyć nierozrywalną więź między plemionami, która chroniłaby ich też przed magią Felnoru. By tego dokonać, potrzebowali jednak wsparcia czegoś znacznie potężniejszego od nich samych. Istoty wyższej, zaś na desperackie modły Laro odpowiedział nie kto inny jak Svart, syn ówczesnej władczyni Panteonu Toledy i bóg ciemności oraz koniecznego zła. Ci z was, co znają dobrze ostatnie dzieje Silbera, zapewne strzelają teraz facepalm za facepalmem, gratulując starożytnym Laro ich cudownej decyzji. No ale serio, elfy nie miały szans wiedzieć, co w Svarcie się działo. Ja sam pamiętam dobrze czasy, kiedy modlenie się do Svarta nie było niczym zdrożnym. Są to czasy znacznie bliższe, niż się wam wydaje, śmiertelnicy. No ale wracając. Z pomocą Svarta i przy zgodzie plemion zostało zawiązane Ikni, o którym w szczegółach opowiem nieco później. Owa duchowa wspólnota przeważyła szale w konflikcie i pozwoliła doprowadzić do zawieszenia broni. Jednak nie był to koniec walk dla Larejczyków. Wielu elfów odmówiło przystąpienia do Ikni. Wiele plemion i rodów otwarcie jej potępiło. To wywołało konflikt wewnętrzny, jakiego laryjski lud nie widział nigdy. Walki między rodami i plemionami się zdarzały, nawet krwawe, jednak nigdy na taką skalę. Koniec końców przeciwnicy Ikni zostali pobici i wygnani z Larionu. Uciekając przed swoimi braćmi, zeszli do Nalarii, podziemnego świata, gdzie na wiele lat słuch po nich zaginął, a wielu Larejczyków przekonanych było, iż ich dawni krewniacy spotkali zagładę w ciemnych, cichych tunelach. Jedynie stulecia później okazało się, że owe elfy, zwące się dziś Tlais Burzuma, przetrwały i wciąż żywią urazę do swoich kuzynów. Lecz z czasem nawet te podziemne elfy zapomniały, o co dokładnie poszło. Prawda została jednak zachowana, spisana w postaci Kroniki Złamanego Kręgu, potężnego artefaktu, który zapieczętowany miał czekać na czas, gdy zwaśnione elementy plemienia Laro będą gotowe znów zacząć ze sobą rozmawiać. Po wyżej omówionych wydarzeniach następuje długi okres względnego spokoju, o którym wiemy niewiele. Są to czasy po potopie, który zniszczył starą Styrię oraz starożytnych Kua, lecz przed nastaniem wielkiej ekspansji, nawet przed założeniem miast państw Ofiru, kolebki dzisiejszej cywilizacji ludzi. Jedyne co wiemy na pewno, to że w tym okresie Laro, Aentil i Talsoi, wcześniej wspomniane ludy elfów, współpracowały ze sobą, by powstrzymać ekspansję Alta Tavar, szalonej puszczy, która spaczała wszystko, czego dotknęła i przeistaczała to w chore karykatury życia. Ów las rozciągał się od centralnych terenów Laro dalej na zachód i wyznaczał południową granicę Aentil. Pierwszy kontakt nowych cywilizacji ludzi, pierwszy w naszej erze, miał miejsce dopiero w roku 580, prawie 400 lat temu. Tansan Savra, władczyni Larionu, otworzyła stosunki dyplomatyczne z Ofirem. Następne duże wydarzenie w historii Laro ma miejsce dopiero kilkaset lat później, podczas narodzin bogini Tavar i chaosu bogów. W tym niespokojnym czasie starożytne zaklęcia i kamienie strażnicze zostały rozbite, a szalona masa Ulundo, potworów powstałych z połączenia elfów czy ludzi i materii nieożywionej, ruszyła na świat. Aentil szybko poniosło klęskę, legiony Ofiru ukorzyły się przed armią Czerwonej Bogini, zaś nic nie świadczyło dobitniej o jej mocy niż fakt,
że pod Messyną, jednym z miast państw, pokonała i zgładziła boga patrona Ofiru, pana słońca niezwyciężonego Izosa. Do dziś pozostaje to jedyny potwierdzony akt bogobójstwa. Dzielni Laro stawili opór Tawar, lecz nie mogli powstrzymać jej marszu, zaś zwycięska bogini odebrała elfom Telfambę, najpotężniejsze źródło mocy magicznej w znanym świecie. Jednakże niedługo potem oddała ją z powrotem, doprowadzając do rozejmu. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapraszam do obejrzenia filmu Z archiwum Silbera rozdział 4, który opisuje dokładnie te wydarzenia. Link powinien pojawić się gdzieś tam u góry. Wiecie, jak to działa. Po czasie walk z Tawar, Laro raz jeszcze wycofali się za swoje granice, preferując izolacjonizm. A więc nie wzięli udziału ani w wielkiej wojnie między Vergundią a Styrią, ni w gorączce kolonizacyjnej za południa. Tak samo początek pierwszej wojny o północ w 903 nie obszedł Laro, którzy w obojętnej neutralności przyglądali się rzezi państw północy w czasie wojny i dalszej okupacji. Jednak nie wszystkie elfy podzielały to zdanie. Istniało wśród nich stronnictwo pragnące przyłączyć się do państw północy i rosnącej konspiracji mającej na celu obalić okupanta. Czy robili to z poczucia honoru, czy dla zwiększenia bezpieczeństwa własnych granic przez obalenie mocarstwa, zostawiam wam do oceny. Fakt jednak jest taki, że ród Andhakara odegrał wielką rolę w przygotowaniach do II wojny o północ. Andhakara była rodem z Huanuahi, co znaczą te śmieszne słowa, powiemy sobie za chwilę. Ród ten został wygnany, kiedy jego przywódca, Faltorn, został oskarżony o morderstwo brata Savry, władczyni kraju. Niedługo potem Faltorn zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, zaś schedę po nim przejął jego syn, Altaris. Władca wygnańców wspierał wielokrotnie działania konspiratorów w czasie okupacji i nawet dopuścił się pewnego kontrowersyjnego podstępu. W 935 wraz z wergunskimi powstańcami Andhakara zamordowała dyplomatkę Laro, spokrewnioną z Savrą, i dostarczyła spreparowane dowody wskazujące na Kua. W odpowiedzi Laro wypowiedziało Kua wojnę o honor, jednak wygląda na to, że nie tak łatwo porzucić dawne zwyczaje. Bowiem choć granica Laro została ufortyfikowana, to armia elfów nie wyszła poza nią. Ów fakt rozpoczął kaskadową komedię pomyłek ze strony sztabu Laro, komedię tragiczną w skutkach. Armia nie została wyprowadzona do uderzenia, co mogłoby oddalić zagrożenie od granic Laro. Przez większość konfliktu nie zostali zmobilizowani wojownicy z południowych prowincji, nie powołano nawet dodatkowych formacji z północy. W rezultacie licząca 150 tysięcy armia Kua po prostu przeszła się po 40-tysięcznej załodze fortów w Kalidorei. To wywołało gwałtowne powołanie ogromnej rzeszy sił na południu i przerzucenie ich na północ, co było daremne i zbyt późne. Południowe siły nie zastały wroga, z którym mogłyby walczyć, zaś ich domy zostały najechane i spalone do ziemi w barbarzyńskiej rzezi ze strony Kua. Jedynym sukcesem, jakim mogła pochwalić się armia Laro, było użycie magii Telfamby do zbombardowania miasta Perbatasan w Styrii, co pozwoliło siłom państw północy wygrać ciągnącą się od wielu miesięcy bitwę pod Erwick. Częściej ów ostrzał magiczny został ustalony z innymi siłami, ograniczając straty. Bombardowanie Perbatasan miało miejsce na początku wojny, przed rzezią południa, co mogło utwierdzić Laro w mylnej, zachowawczej taktyce. Długi ciąg porażek wojennych Laro do dziś jest źródłem żywych debat wśród historyków. Co było powodem tak sromotnej porażki narodu, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu jawił się jednym z najpotężniejszych militarnie? Cóż, mogło mieć na to wpływ wiele czynników. Przekonanie o własnej sile i nietykalności, niskie morale wśród przywódców Laro, polityczna zawierucha związana z przywróceniem rodu Andhakara do łask, mistyczne objawienia i pierwszy od tysiącleci rozejm z podziemnymi elfami, bowiem w cieniu walk o krew Laryjczyków miała miejsce też walka o ich duszę. Altaris, syn wygnanego Faltorna i przywódca Andhakary, poznał prawdę zapisaną w kronice Złamanego Kręgu. Prawdę o źródle Ikni, które swoje korzenie miało w Swarcie,
zaś ten przez ostatnie lata okazał się być wrogiem wszelkiej kreacji, bytem zwanym straszliwym szakalem lub szakalem pustki, dążącym do przejęcia korony stwórcy i przemienienia świata na swój obraz i podobieństwo. Zaś jego magia leżała u podstawy duchowej wspólnoty wiążącej wszystkich laryjskich elfów w jedność. A jak się okazało, twórcy kroniki, elfy, które tysiąclecia temu zbuntowały się przeciw swoim krewniakom i odeszły w niesławie, zachowały w kronice złamanego kręgu coś jeszcze. Magiczną inskrypcję zwaną Ostatnim Słowem, którego wypowiedzeniu zapobiegli tysiące lat temu. Ostatnie słowo pozwoliłoby szakalowi przejąć władzę nad Ikni i uczynić z elfów swoje marionetki. Zaś fanatycy szakala, kapłani Ikni, dawny filar społeczności Laro, starali się przejąć kronikę, by dopełnić rytuału i podporządkować elfów szakalowi. W wysiłkach tych przewodził wysoki kapłan Ikni, Roimata, osobisty spowiednik i powiernik Tansan Savry. Pozostaje kwestią domysłów, jak wiele z ostatnich dziejów Laro było wpływem tego kultysty. To jednak była walka w cieniach, otoczona słowem i drobnymi uderzeniami, podczas gdy w świetle dnia dalej toczyła się inna, bardziej konwencjonalna wojna. W 938, tuż przed uderzeniem Kua na Akwirgran, stolicę Vergundii i najpotężniejszego kombatanta państw północy, Laro podjęli wyprawę odwetową przeciw Kua, w zemście za rzeź dokonaną na południowych terenach elfów. Wojska wiedzione osobiście przez Tansan Savrę przetoczyły się szlakiem krwi i ognia przez ziemię Kua, zatrzymując się dopiero na granicy sojuszniczego Cesarstwa Świtu, które tym samym uratowali przed unicestwieniem. W walkach Savra popełniła honorowe samobójstwo, by zmazać swoje porażki w wojnie oraz wprowadzeniu laryjskiego ludu. Savra, krocząca z ogniem, rzuciła się samotnie na armię Kua, tuż przed ofensywą jej armii. Kiedy wyjąca, pełgająca ogniem i stalą śmierć utonęła w błękitnym oceanie Kua, ostatnie rozkazy zhańbionej władczyni zostały wykonane. I tak namaszczony przez nią następca wstąpił na tron Larionu. Zatem chwała niech będzie Tansanowi Altarisowi Faltornowi Andhakara z Huanu Achi. Nowy władca szybko nadał nowy nurt Larionowi i po raz pierwszy w dziejach otworzył się na inne państwa i politykę międzynarodową. W ten sposób, kończąc z tradycją neutralności i izolacjonizmu sięgającą tysiącleci, Laro tym samym oficjalnie weszło w szeregi Sojuszu Państw Północy i wzięło udział w pertraktacjach pokojowych w Ofirze, wraz z innymi stronami podpisując pokój wistanijski, który zakończył II wojnę o północ. Jednak nie był to koniec problemów Laro. Wybór nowego Tansana był dość kontrowersyjny. Sprawę pogłębiło zniszczenie, czy też raczej zresetowanie Ikni w trakcie wielkiego rytuału w Bibraktborgu. Rytuału, w którym Altaris brał osobiście udział. A co więcej, to on dokonał aktu dla wielu równego z najwyższym świętokradztwem. Oczywiście Tansan miał swoje powody. Rytuał oczyścił Ikni z wpływów Swarta Szakala, tym samym wyzwalając elfów Laro. Jednak o wojnie z pustką, w której wielki rytuał był ostatnią desperacką bitwą, wiedzieli tylko niektórzy. A jeszcze mniej wierzyło w całe to gadanie o istotach odrzuconych przez Stwórcę, próbujących przejąć władzę nad światem. Na razie wygląda jednak na to, że Altarisowi udało się załagodzić sprawę z buntownikami. Jednak na horyzoncie, i to dosłownie, majaczy nowe, bardziej złote zagrożenie. Jeśli chcesz wiedzieć o tym więcej, to zapraszam do obejrzenia filmu podsumowującego wydarzenia głównej fabuły oraz epilogu roku 2020. Raz jeszcze link u góry. Trochę tego jest, nie? Tak to jest, jak twoja historia dosłownie sięga czasów przedpotopowych i rozciąga się na wiele tysięcy lat. Drżę z przerażenia i ekscytacji na myśl o opowiadaniu o Aentil i Talsoi, których historia jest podobnie obszerna, jeśli nie większa. Tymczasem pora wyciągnąć zatki z gorącego źródła. Muszę się czegoś napić, gdyż od tego gadania zaschło mi w gębie. Widzimy się za chwilę przy wejściu do kuźni i nie martw się, tym razem nie zniknę na kilka miesięcy. No dobrze, skoro mamy za sobą krótkie,
podsumowanie historii Laro, czas przejść do tego, kim w zasadzie są elfy z gór, jak żyją, jak myślą, etc., etc. Jak mówiłem wcześniej, Larejczycy to naród wojowników. Dla obcokrajowców mogą się wydać sztywni, zimni, nawet oschli, pozbawieni emocji. Jednak nie daj się zwieść owym pozorom. Ta wypracowana oszczędność skrywa prawdziwy ogień w ich sercach, który jarzy się tym jaśniej w bitwie, im bardziej powściągliwi są w życiu codziennym. Niczym gorące serce kuźni lśni najjaśniej w ciemności warsztatu. Larejczycy to bardzo wojowniczy lud, który wciąż podąża za pierwotną strukturą plemienną. Podzieleni są na huany, czyli właśnie plemiona. Każdy huan składa się z kilku rodów, które dalej dzielą się na rodziny. W obrębie jednego rodu może być wiele, wiele rodzin, które nie są nawet ze sobą spokrewnione, a łączy je wspólna legenda o pochodzeniu od jakiegoś mistycznego przodka czy założyciela. Ród to jednak znacznie więcej niż tylko kolejny człon nazwiska, bowiem wiele władzy spoczywa w rękach władcy rodu zwanego Matui. Matui to najstarszy z danego rodu, prowadzi go w walce i w czasach pokoju, podejmuje decyzje i zarządza. U jego boku zwykle stoi rada starszych z poszczególnych rodzin. Podobna struktura ma też miejsce wyżej, bowiem Huan rządzony jest przez Huatsana, najstarszego i najlepszego wojownika ze wszystkich Matui, którzy pełnią rolę jego doradców. Tak samo jak głowa rodu, tak Huatsan dzierży władzę zarówno w czasach pokoju, jak i wojny. Zaś na czele całego państwa stoi Tansan, najsilniejszy i najstarszy wojownik z Huatsanów. Żaden z tych tytułów nie jest też dziedziczny. Należy je wywalczyć w honorowych pojedynkach i innych testach umiejętności. Jeżeli chodzi o same huany, to od północy są to Ahi, huan ognia, największy i najpotężniejszy ze wszystkich, Rino, stali, drugi największy, Taimate, wody, Takawai, wiatru, Kohatu, kamienia oraz Waitiri, gromu. Im dalej na południe, tym mniej liczne i bardziej zamknięte na przyjezdnych stają się huany. Dlatego my udaliśmy się właśnie do Ahi, najbardziej otwartego z wciąż nieufnych społeczności Laro. Każdy z huanów ma nieco odmienne tradycje od pozostałych, lecz nie będę tutaj się w nie zagłębiał, gdyż można by na ich temat napisać zbiór ksiąg, a i nie wyczerpać tematu. Warto ci wiedzieć, że przynależność do danego huanu, rodu i rodziny jest źródłem wielkiej dumy dla elfów, co wyrażają w jednej z najważniejszych tradycji – w tatuażach. Widzisz, Larejczycy zwani są czasem górskimi elfami, co jest dość oczywiste, lecz ich drugie miano to czarne elfy, co wywodzi się od ilości tatuaży, jakie noszą na swoim ciele. Owe zdobienia skóry wyrażają przynależność do huanu i rodu, rangę w nim piastowaną, opisują dokonania na wojnie, znaczących powalonych przeciwników, najboleśniejsze porażki, najsłodsze zwycięstwa. Dla Laro niewiele jest miejsca na kłamstwa czy przechwałki, gdyż ich historia jest dosłownie zapisana w ich ciałach. Stąd powszechnie uważa się za grubiańskie wychwalanie swoich zasług. Prawdziwi wiekowi i doświadczeni Laro mają całe ciała pokryte misternymi, wijącymi się wzorami, a jako że pełnią najważniejsze funkcje, to właśnie z takimi elfami mieli styczność ludzie i stąd określenie czarne elfy. Nawiązując zaś do różnic w tradycjach huanów, wśród południowców, Takawai, Kohatu i Waitiri, prócz tatuaży stosuje się czasem skaryfikację. Lecz jest to wciąż znacznie mniej popularna metoda. Owa tradycja zapisywania historii na własnej skórze jest jednym z elementów jednoczących plemiona Larionu, jednak nie jest najważniejsza. Przyszedł czas bowiem, byśmy porozmawiali o Ikni. Ostrożnie teraz. Mówić wśród Laro o Ikni należy ostrożnie i z szacunkiem, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach. Więc Ikni to swego rodzaju wspólnota, magiczny konstrukt łączący dusze wszystkich żyjących Larejczyków w jedną całość, ale służy też jako coś znacznie większego.
Po śmierci elfa jego duch może albo udać się za mgły, tam gdzie inne dusze, lub pozostać wewnątrz Ikni przez wiele set czy nawet wiele tysięcy lat, nim ruszy dalej. W ten sposób Ikni nie tylko spaja niegdyś zwaśnione plemiona, ale stanowi też skarbnicę wiedzy i wspomnień, gigantyczny rezerwuar doświadczeń gwarantujących, że wiedza i kunszt przodków nigdy nie zostaną utracone. Kiedy kowal ma problem z wykuciem miecza, może zasięgnąć rady swojego pradziadka. Gdy Huatsan nie wie, co uczynić, może zasięgnąć rady swoich poprzedników. Gdy Laro idą na wojnę, idą ramię w ramię z legionem duchów, gotowych bronić ich przed najstraszliwszą magią wroga. Zaś gdy wokół wydłużają się cienie, gdy umiera nadzieja i zostaje się samemu... I widzisz, Larejczycy nie znają znaczenia tego słowa. Nigdy nie są bowiem sami. Jeśli nie ma z nimi żywych, zawsze są zmarli. I więcej, gdzieś na dnie świadomości i serca zawsze pozostaje świadomość, że są inni, że czekają, ich serca równie prawdziwe i bliskie, co gdybyśmy trzymali dłoń na ich piersiach. Czy umiesz sobie wyobrazić życie, w którym samotność i odrzucenie są niezrozumiałymi, pustymi słowami? Ja nie potrafię. A teraz wyobraź sobie, że jednej nocy tracisz to wszystko. To stało się, kiedy obecny Tansan przeprowadził rytuał, który zawiązał Ikni na nowo. Dusze niegdyś w nim drzemiące zostały zmuszone odejść we mgły. Tysiące lat wspomnień utracone w przeciągu sekund. Oczywiście Altaris miał bardzo dobre powody, by tego dokonać. Wielce ciążyło to na jego sercu. Wiem to, gdyż przy tym byłem. Jednak dla większości Larejczyków te powody pozostają tylko odległą opowieścią. Prawdziwie ciężkie są teraz czasy dla elfów z gór. W rzeczy samej, w dawnym zwyczaju odcięcie od Ikni było formą najwyższej kary, często postrzeganej za gorszą niż śmierć, bowiem wyrzucić kogoś ze wspólnoty to nie tylko skazać go na życie w niewyobrażalnej samotności, ale oznacza też, że jego duch nigdy nie dołączy do reszty, nie przekaże swojej historii, nie zostanie zapamiętany. Nie ma większego dyshonoru dla Larejczyka. Nie mówmy jednak o tak strasznych rzeczach. Miastego rozważmy sposób bycia czarnych elfów. Kiedy popatrzysz na dwie poprzednie tradycje, tatuaże opisujące dzieje danego elfa oraz Ikni, które dosłownie pozwala im na stopień magicznego współodczuwania, staje się jaśniejszym, czemu Larejczycy zdają się być narodowo umówieni na lakoniczność. Nie mówią wiele, gdyż nie muszą mówić. To, czego potrzebują wiedzieć, jest dosłownie wypisane na twarzy rozmówcy lub może być wyczute poprzez Ikni. Łatwo pomyśleć zatem, że górskie elfy są drętwe i faktycznie czasem sprawiają takie wrażenie. W kontaktach z obcokrajowcami są bardzo małomówni, formalni i do bólu kulturalni, co dodatkowo pogłębia ogólny brak mowy ciała. Wszystko to jednak zmienia się w gronie ich rodziny czy przyjaciół. Wbrew obiegowej opinii, Laro potrafią się śmiać i lubią to tak samo jak ty czy ja. W swoim zaufanym gronie opadają społeczne bariery, często do stopnia, który okazuje się zaskakujący dla członków innych ras, zwłaszcza po pierwszym chłodnym kontakcie. Owa kulturalna fasada jest jeszcze bardziej niszczona na wojnie. Kto widział Larejczyków w boju, ten wie, jaka dzikość drzemie w tym ludzie. Laro zawsze walczą najlepiej jak potrafią, czy podczas sparingu, czy w rytualnym pojedynku lub na polu walki. Walczyć, by przegrać, jest równie haniebne dla samego walczącego, co dla jego przeciwnika, bowiem jest okazaniem wobec niego braku szacunku. Przed walkami Laro odprawiają specjalny taniec zwany haka, wywodzący się jeszcze z dawnych starć między Huanami. Ongiś, przed powstaniem Ikni, te walki rozrywały lud Laro. Dzisiaj Huany i Rody walczą jedynie rytualnie i choć są to krwawe walki, to nie są śmiertelne. Jak dobrze pójdzie, to może będziemy mieli okazję zaobserwować te walki w czasie obchodów Nowego Roku. Zapewne głównie młodzież chcącą zasłużyć na tatuaże i uznanie starszych. A teraz dopijmy herbatę. Pora już nam udawać się na spoczynek.
Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci nieco Larejczyków. Są prawdziwie fascynującym ludem. Ich dawne dzieje pełne są wojen i zwycięstw, lecz ich najnowsza historia to czarny szlak porażek znaczony krwią elfów. Są ludem przyzwyczajonym do izolacji, preferującym towarzystwo swoich ziomków i małe społeczności. Lecz teraz wreszcie zrozumieli, że świat nie pozostanie wiecznie na nich obojętny. Górskie elfy to lud plemienny, gdzie wciąż o większości spraw decyduje starszyzna, zaś rodzina i funkcje administracyjne płynnie się przenikają, lecz stali się częścią światowej polityki i gier o potęgę. Wreszcie są ludem szczerości i jedności, który musi zrozumieć i żyć w świecie oszustw i podziałów. Laro weszli być może w najbardziej niespokojny i jednocześnie najciekawszy okres swojej historii, w którym górskie państwo, do tej pory owiane nimbem mistycznej tajemnicy, będzie musiało odnaleźć i wywalczyć swoją pozycję wśród mocarstw młodszych ras. Lecz tym razem za oręż będzie musiało posłużyć im słowo, pióro i wpływy. Kto wie, jak potoczy się ta historia? Jak zakończą się bunty w obliczu zniszczenia Ikni i wyboru nowego Tansana? Czy Laro staną się nowym mocarstwem? Czy choć potężni militarnie, politycznie skończą jako sonda któregoś z wielkich graczy? Współczuję Larejczykom życia w takich czasach. Ich prosty, szczery styl życia jest jednym z ostatnich okien na świat, jaki my, elfy, znaliśmy z dawnych er, a jaki odchodzi bez powrotu. Lecz jak nieubłagany jest bieg życia, tak zmian nie można unikać bez końca. I choć nie zazdroszczę czarnym elfom przemian i chaosu, jaki będą musieli przeżyć, to będę im się przyglądał z wielkim zainteresowaniem. A teraz czas spać. Po nowym roku ruszamy w dalszą podróż. Postaraj się tym razem nie zgubić, co? Dziękuję za wysłuchanie tego z dawna zaległego materiału. Jak sami widzicie, Laro to temat rzeka i to duża, konkretnie rzeka Iro, która opływa ich góry. No, w każdym razie, zapewniam, że nie wyczerpałem tematu. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o Laro, to zapraszam Was na naszą stronę, link do której znajdziecie w opisie. A hej, jak już będziecie tam patrzeć na dole, to czemu by nie kliknąć subskrypcji i nie włączyć powiadomień, uderzając w dzwonek, jak Laro biją rano w gong? W komentarzach powiedzcie mi też, gdzie chcecie się wybrać na następną podróż. Do wyboru macie Federację Wergunską oraz Imperium Kwasyran. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.